Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Zaczynamy mocną rozmowę. Aneta Pieńkowska, witam serdecznie. Dziś naszym gościem Cezary Brymora z Polski 2050, kandydat w wyborach 7 kwietnia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Na początek chciałabym pana zapytać o to pana kandydowanie do sejmiku województwa mazowieckiego. Czy z poziomu sejmiku można mieć wpływ na sytuację gospodarczą miasta, regionu radomskiego i przedsiębiorców? Bo pan już w wyborach parlamentarnych startując podnosił to, że dla pana najważniejsza jest ta sytuacja gospodarcza, poprawa sytuacji gospodarczej, poprawa losu przedsiębiorców, tak aby ich firmy, biznesy dobrze prosperowały, bo wtedy rozkręca się gospodarka, to oni dają miejsca pracy. Więc czy można to kontrolować, wspierać z poziomu sejmiku województwa mazowieckiego? I nic się, pani redaktor, nie zmieniło. Tak samo uważałem, tak samo uważam. Ta gospodarka jest faktycznie najważniejsza, bo większość polityków, tych, którzy z polityki żyją, zajmują się głównie tym, jak te pieniądze, które są w tym budżecie, rozdawać, bo to jest bardzo fajne, popularne i można rozdać każdą ilość pieniędzy. Natomiast ja zwracam uwagę na tą grupę ludzi, która dostarcza te pieniądze do budżetu, żeby ich ktoś szanował, żeby ich ktoś widział i żeby o nich w szczególny sposób ktoś zadbał. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o przedsiębiorcach, ale wszyscy przecież płacimy podatki, ci, którzy głównie pracują gdzieś na etatach, i o nich również trzeba pamiętać, że oni są tymi dostarczycielami do budżetu. Natomiast jeśli chodzi o sejmik Mazowsza, to jest gigantyczny budżet. To jest budżet ponad 8 miliardów, ponad 2 miliardy budżetu inwestycyjnego, więc dla mnie jest bardzo istotną kwestią, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy trafiało właśnie na ziemię radomską. Do miasta Radom, do mojej jedni letnisko i również do całego okręgu radomskiego. I po to właśnie tam w tym sejmiku chcę tam pójść i chcę tego przypilnować, żeby rozsądnie te duże, naprawdę duże pieniądze zostały wydawane. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski już niejednokrotnie w tej kampanii wyborczej podkreślał, ile tych środków w mijającej kadencji trafiło do regionu, subregionu radomskiego. To są potężne pieniądze. Czy te pieniądze zostały dobrze wydane? Bo wiemy, że dużo mówi się o tym, że żeby rozwijała się gospodarka, potrzebna jest dobra infrastruktura, to są drogi. No właśnie, na co wydawać pieniądze tak, żeby wszystkim żyło się lepiej i przedsiębiorcom, którzy ten rozwój gospodarczy napędzają? Szanowni Państwo, oczywiście wszyscy widzimy w koło, jak się rozejrzymy, że jest na co wydawać i sejmik województwa mazowieckiego może inwestować również w Radomiu w tego typu rzeczy, czy inwestuje cały czas jak kultura, może oczywiście inwestować w drogi. Praktycznie, jeśli wejdzie się na stronę sejmiku, to tam widać, że sejmik bardzo wiele rzeczy inwestuje. I jeśli chodzi o tereny wiejskie, to ja byłem na wielu spotkaniach podczas kampanii wyborczej i tam bardzo liczą się dwie rzeczy, a mianowicie ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. To są bardzo często małe miejscowości, gdzie nie ma kin, kawiarni, klubów. Całe życie tej miejscowości skupia się właśnie wokół tych dwóch podmiotów, o które trzeba tam zadbać, które również trzeba dofinansować. Ale i w mieście, jeśli patrzymy chociażby na nasz radomski dworzec autobusowy, bo tak bym to określił, to oczywiście są to takie wyzwania, czy amfiteatr. To wszystko można przejąć, można ustalić, kto będzie inwestował, i wiele przykładów już było takich, gdzie gmina czy powiat, nie dając sobie radę z finansami, żeby coś zrobić, przekazywało do sejmiku Mazowsza własność. Wtedy sejmik Mazowsza wydawał potężne pieniądze, bo sejmik Mazowsza jest najbogatszym sejmikiem w Polsce, więc ten budżet jest naprawdę duży. Sejmik Mazowsza dzieli też pieniądze unijne. Na co powinny być wydane w Radomiu w pana ocenie? W części dzieli, ale fundusze unijne z
tego, co ja jestem zorientowany, a miałem okazję zaprosić do Radomia wiceministra Jana Szyszko z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Była również pani Marta Cienkowska, nasza wiceminister kultury. Okazuje się, że te fundusze unijne są dystrybuowane przez bardzo różne źródła. To są ministerstwa, różne ministerstwa, również częściowo jest sejmik, więc z wydawaniem jakby tych pieniędzy i z inwestowaniem w Radomiu nie ma żadnego problemu. Potrzeby są, jak wiemy, ogromne. Chodzi o to tylko, żebyśmy, jeśli się tak uda i tak się ułoży, żebyśmy razem z Rafałem Rajkowskim mieli silną reprezentację właśnie w Sejmiku Mazowsza, żebyśmy mogli tam decydować o to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy tu po prostu na te inwestycje do Radomia ściągać. To wróćmy do wyborów. Kampania na finiszu. Jak będą wyglądały te ostatnie dni? Na co pan stawia? Ostatnie sondaże pokazują, no, w zależności od regionu. Jeśli chodzi o Radom, liderem jest sondaż Radosław Witkowski. Na co pan stawia, jeżeli chodzi o ostatnie dni kampanii? Oczywiście stworzyliśmy razem z prezydentem Witkowskim ten Radomski Pakt Samorządowy. Ja niestety mam ten problem, że nie będę mógł zagłosować na pana prezydenta, ponieważ nie jestem mieszkańcem Radomia i nie jestem tu w spisie wyborców, tylko w moje jedni letnisko. Natomiast oczywiście wystawiliśmy tu jako Polska 2050 bardzo silną reprezentację. To jest ta nasza szóstka, która startuje z list paktu samorządowego. Wystawiliśmy naprawdę mocną reprezentację, takie cztery lokomotywy, jeśli chodzi o powiat radomski, i tu również chcemy zawalczyć o te mandaty i chciałbym, żeby ich było cztery. No i oczywiście ten sejmik Mazowsza i tą listę trzeciej drogi, jakby ja otwieram, ale jest tam oprócz mnie wiele fajnych nazwisk, które będą, myślę, dobrze i godnie reprezentowały ten nasz region. Dzisiaj, jeśli chodzi o kampanię, mamy wizytę naszego wiceprzewodniczącego partii, pana Michała Koboskę, i o godzinie 11.30 w Jedni Letnisku, ulica Nadrzeczna 64, to jest taki ogród z historią, otwieramy fajną wystawę na płocie dotyczącą kapelanów katyńskich. I wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie naprawdę taka fajna, patriotyczna uroczystość. To jeszcze przy wyborach na sekundę zostańmy. Czy pana zdaniem Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego ma szansę na większość w Radzie Miejskiej w Radomiu? Czy nie poróżnicie się po wyborach? Czy ta różnorodność, jeżeli chodzi o przedstawicieli ugrupowań, które reprezentuje Pakt Samorządowy, no, będzie pozwalała dobrze rządzić i budować koalicję i dogadywać się, jeżeli chodzi o uchwały, no bo w tej kadencji zdania co do tej zgodności były podzielone. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Radomski Pakt Samorządowy będzie miał większość w Radzie i z tego się bardzo cieszę. Liczymy, że będziemy mieli 15 mandatów w tej Radzie i taką bezpieczną większość. Natomiast, panie redaktor, ja to też zawsze podkreślałem, że my w różnych tematach się różnimy i my różnimy się od poprzedniej rady, czy będziemy różnili się tym, że nie będziemy się kłócili, a będziemy rozmawiali. Będziemy się przekonywali na argumenty i mam nadzieję, że to właśnie przyniesie dla wszystkich mieszkańców Radomia naprawdę fajne efekty, bo tą kłótnię zastąpimy rozmową, a z tych różnic naszych myślę, że zawsze wybierzemy najlepszą opcję i najlepszy wariant, który będzie służył do tego, żeby Radom się nam rozwijał. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cezary Brymora z Polski 2050 był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Mocna Rozmowa.